Czasami tak bywa, że nawet jeżeli rozegram jakimś pojazdem sporo bitew, to negatywnie się do niego nastawiam. Tak było w przypadku tej WZ-y, którą tutaj widzicie, ale po kilku sesjach, w której to mocno wnerwiałem się na ten pojazd, postanowiłem coś zmienić. A co przede wszystkim zmieniłem? Wyposażenie i trochę podejście swoje do tego TDK. I muszę przyznać, że no, to była dobra decyzja. Dzisiaj zajmiemy się pojazdem, który można było nabyć w licytacji. Pierwszym TDK-iem 9 tieru premium, czyli chińskim WZ-em 120G FT. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak już powiedziałem, pojazd ten można było nabyć w licytacji. Kosztował on około 15 tysięcy golda. Nie cieszył się zbyt dużą popularnością i nie został sprzedany całkowicie. Tak naprawdę można go było nabyć praktycznie po cenie minimalnej. Dlaczego się nie cieszył popularnością? Po pierwsze, chińskie TDK-i jako tako nie cieszą się popularnością, bo linia chińskich TDK-ów nie jest wybitna. Z chińskich TDK-ów tak naprawdę najfajniejsza jest premka ósmotierowa i pojazd do zdobycia za rankingówki, czyli 114 SP, więc nie ma co się dziwić, że ludzie się na ten pojazd nie rzucili. Inna sprawa, on był do tej pory dostępny na serwerze chińskim i my o tym TDK-u za bardzo nie mieliśmy informacji, nie graliśmy nim, nam jako community kontrybutorom nie dano go wcześniej, może i dobrze, bo raczej laurki bym mu nie wystawił. I nie zrozumcie mnie źle, bo powiedziałem, że mam do niego trochę inne nastawienie, ale dla mnie ten pojazd na tle dzisiaj wielu pojazdów w grze, jakie spotykamy, no niestety jest słabym TDK-iem, jest słabym pojazdem, nie daje zbyt dużo frajdy w grze. Jeszcze na początku nawet obligacji nie zbierał, ale potem to Wargaming poprawiło i teraz tak samo jak na innych dziewiątych tierach premium, możecie sobie zebrać 100 obligacji w tygodniu. To jest plus. Jaki jest minus? No minus jest taki, że trochę on średnio pasuje do dzisiejszego WOTA, bo jesteście, jak zauważycie, wielkim klocem. No jest to pojazd wysoki, jest to wysoki TDK i nie ma co się oszukiwać. Patrząc na jego budowę i kojarząc chociażby specyfikę tego, jak wygląda linia TDK-ów, no to moglibyśmy oczekiwać, jak wygląda linia chińskich TDK-ów, że będziemy mieli jakiś pancerz. Nie, nie mamy tego pancerza. Oczywiście czasami zdarzy się coś odbić, pocić się ze ślizni, ale mamy 150 na przodzie. Co to jest 150? Ja nie mówię już o dolnej płycie. Pojazd ten jest papierowy. Niestety praktycznie każdy w nas się wbije bez większego problemu, więc macie pojazdy, które mają dobrą stabę, jebut, dziękuję, wchodzi. Macie magazynki, pierdut w was wchodzi, więc no nie jest to pojazd, który może jechać na pierwszej linii, cisnąć, brać na siebie ciężar gry, bo coś odbije. Więc jak Tiger, na przykład, nie wiem, chociażby taki jak Tiger czy coś takiego, na dziewiątych tierach jest w opór bardzo przyjemnych pojazdów. No dobra, no ale skoro on jest wysoki, no to może ma dobrą depresję działa. No właśnie niestety nie. Depresja działa tylko 6 stopni. Podnoszenie 15, więc też szału nie ma, ale to akurat nie jest aż tak duży problem. 6 stopni depresji przy takiej budowie. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, że to jest bardzo mało. Więc gdyby on miał te 8, ale nawet gdyby miał 10 stopni, żebyście mogli sobie dojechać do tej górki, działo i tak będzie was trochę wystawało, ale oddać strzał albo próbować oddać strzał i się schować. Ale tak to nie wygląda. Musicie się wytarabanić, więc wytarabaniacie się wielkim pojazdem, który nie ma pancerza. I który do tego dodatkowo jeszcze długo skupia. Więc no musicie długo stać, wytarabanić się długo stać, nic nie odbijecie. To bywa mega irytujące. Gdyby to działo jeszcze po skupieniu było działem, na którym możecie polegać, pewnie byłoby przyjemniej. Ale STRV to nie jest, jak Tiger też to nie jest. 704 też to nie jest, bo 704 ma fajne wychyły. A tutaj jeszcze dodatkowo
już tak mówiąc, zacznę jak zwykle od wad, no ale dobrze, żeby powiedzieć, jak to wygląda. Macie też bardzo słabe wychyły działa na boki. Dzisiaj przy wielu mobilnych pojazdach, jak coś wam śmiga od tak, od lewej do prawej, nie już wiadomo jak z kołowcami, ale no to, kurde, macie działo, które długo skupia, mały wychył na boki, ktoś wam śmignie, musicie się ruszyć, rozpieprza wam się wszystko i no nie wygląda to za dobrze, więc to jest kolejna wada tego pojazdu. Alfa 560. Jak na TDK na 9 tierze, no, szału nie ma, bo jest 704, która strzela za więcej, ale przy tej armacie, przy Alfie 560, fajnie jakby to działo, szybko skupiało, było celne. Tak nie jest, to nie jest działo jak Tigera, bo jak Tiger ma swoje wady, jest wielki, z tym pancerzem to też wiadomo jak bywa, ale ma fajne działo, mówię jak Tigerze 9-tierowym. Tutaj niestety działo przyjemne nie jest, kto był na streamach zresztą widział. Co ten pojazd ma? Fajnie się całkiem kręci, ale też mój pierwszy kontakt z nim był taki, że no niby to fajnie jeździ, ale brakuje trochę mocy. Co w jednostronnych bitwach, kiedy potrzebowaliście, żeby uciec, bywało frustrujące, czy jakby chcieliście cisnąć za damage'em, też bywało irytujące. Więc moim pierwszym podejściem było poprawić mobilność, poprawić celność. Stąd zdecydowałem się na zamontowanie turbo i zamontowanie modułu do celności. No i standardowo dosyłacz w slot dedykowany. Akurat DPM, na to narzekać nie można. Z taką załogą, z dosyłaczem zwykłym, ale w slocie dedykowanym, z racjami bojowymi, ponad 3500. To jest git, to jest na pewno zaleta tego TDK. Grając z racjami bojowymi, niestety padają tutaj zbiorniki z paliwem, więc musicie uważać, bo można się zapalić. Kolejna rzecz, brak pancerza oznacza, że bardzo często, no, co strzał, to wy macie jakieś zadane uszkodzenia i często pada wam jakiś moduł, pada załogan, pada zauważalnie częściej pada celowniczy, pada częściej kierowca. To też powoduje nieraz wzrost nerwów. Pojazd bardzo rzadko spotykany na randomach, bo nie oszukujmy się, o wiele przyjemniejsza na swoich tierach jest 8 premium niż 9 na swoich. Wymagania na masterkę też wysokie nie są, bo po prostu ten pojazd jest słaby. Na tle wielu mocnych konkurentów nie gra się nim zbyt dobrze. Widziałem jakiś komentarz, mi to się gra nawet dobrze, już nie pamiętam, ktoś mi napisał coś takiego na YouTubie. Nawet coś odbije, nie wiem jak. Bo poza dingami wynikającymi z mechaniki gry, na pancerz tutaj naprawdę nie można liczyć. Ale grając z takim wyposażeniem, bardzo też denerwował mnie ten czas skupiania działa, który przy tym słabym rozrzucie, przy słabej stabilizacji, naprawdę przy tej alfie był mocno irytujący, jeszcze przy słabych wychyłach na boki. Dlatego jak zrobiłem ulepszenia polowe, to zrobiłem sobie też drugi setup, bardziej pod dział. Oczywiście dosyłacz w locie dedykowanym i teraz zastanawiałem się, co tutaj dać. Różową celność lubię, no bo jednak, zobaczcie, na takim zestawieniu mam celność 0,30, tu jest celność 0,32. To jest zauważalna różnica. Oczywiście wiadomo, z celnością jest tak, że zawsze tak czy siak musi wam RNG polosować, ale no, to jest pojazd z kategorii, jakbyście mieli pewnie 5-6 slotów, wszystkie byście zajęli. Byście sobie chcieli poprawić wiele jeszcze innych rzeczy. Dodalibyście turbo, obracanie, celność, HP-ki, tą optykę, wszystko. Ale się nie da. Więc trzeba było się zastanowić, jaki wariant drugi zrobić. No to na drugim wariancie dałem w pierwszej kolejności celność chciałem dać i skupianie działa. Myślałem też nad skupianiem działa i nad ulepszonym obracaniem, ale potem mówię, kurde, mam do dyspozycji różową wentylację, wenta różowa już jakiegoś kopa ma, ona wpłynie na wszelkie parametry, też na parametry celności, skupiania działa, więc mówię, spróbuję w tym setupie. Czyli damy wentę, damy skupiaczkę i dodatkowo dyrektywę do skupiania. Jeżeli dyrektywy do skupiania zużyję, dam dyrektywę do wentylacji. I dopiero ten setup spowodował, że tym pojazdem zaczęło mi się grać lepiej. Staram się grać też nim, niestety, jeżeli jest to w miarę możliwe, kampersko w pierwszej fazie bitwy. I też już jak dodałem wentę, odszkalam tę załogę, zauważalnie też mam poprawione odczucia co do kamuflażu tego pojazdu. Też doszły ulepszenia polowe. Nie powiem, że to jest super ninja,
ale były sytuacje, w których byłem zaskoczony, że przeciwnik mnie nie był w stanie wyświecić, czy to po oddaniu strzału, czy przed oddaniem strzału, więc też subiektywne odczucia takie z tym setupem po iluś bitwach są takie, że nie jest z tym kamu aż tak źle. Po skończeniu ulepszeń polowych, bo teraz te ulepszenia polowe już mam skończone, to tak, taki mam setup, tak widzicie, wygląda. Załoga jest w trakcie doszkalania, bo to jest z chińskich TD-ków, 83% piątego perka, oczywiście chciałbym piątego perka skończyć, na pewno będę tę załogę doszkalał. Grając tą dziewiątką jest ten plus, że poza zarabianiem kredytów, niewielkich, bo niewielkich, ale jednak zarabianiem, to zarabiam sobie też obligacje. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, tutaj poszedłem w wytrzymałość zawieszenia i utrzymanie prędkości w jeździe, ponieważ obrót kadłuba, na to narzekać nie mogłem. To tutaj możecie kombinować, co was bardziej denerwuje. Tak naprawdę jedna i druga cecha byłaby do poprawy. Ja stwierdziłem, że poprawię sobie tą celność, ponieważ w skupianie poszedłem z wyposażenia. Tutaj możecie iść w zasięg widzenia, ale jak gracie plutonowo albo liczycie na sojuszników, no to można poprawić sobie kamo. Ja sobie to kamo poprawiłem i tutaj też zdecydowałem się na ulepszenie polowe, które zwiększa maskowanie kosztem prędkości cofania, ale dlatego, że ten pojazd ma akurat zaledwie dobrą prędkość cofania. Tam jest 23 km bodajże na podstawce, więc ja z 23 spadłem do 21. To jest i tak ok. A jednak kamo może się na wielu mapach przydać. Niestety problem jest tutaj. Zwiad czy żywotność, moim zdaniem, żadna z tych rzeczy. Więc co weźmiecie ewentualnie, jak gracie na zwykłych modułach, to sobie wentylację, jeżeli byście chcieli grać z wentylacją, tutaj można wsadzić. Tak wygląda to wyposażenie. Na pewno nie jest to pojazd, który koniecznie trzeba mieć. Nie jest to pojazd, o który trzeba się zabijać. Nie jest to pojazd, który zmienia losy bitew. Nie jest to pojazd, który też pewnie 95% społeczności WOTA da jakąkolwiek przyjemność. To jest pojazd dla kolekcjonerów pikseli, czy dla osób, które lubią TD-ki, ale z drugiej strony, jak lubicie TD-ki, to jest bardzo dużo lepszych TD-ków do gry, nawet na dziewiątych tierach, więc... O, taka kolejna zapchajdziura, po prostu przeniesiona z serwera chińskiego, żeby wyciągnąć jakieś zasoby od graczy, ale jeżeli ten pojazd nie zostanie zmieniony, nie zostanie dostosowany trochę do dzisiejszego WOTA, to szału robić nie będzie. Ja naprawdę chciałbym, chociaż żeby on miał lepszą depresję działa i trochę lepsze skupianie i wtedy już mogłoby być przyjemniej. No ale jest jak jest, tak to wygląda. Oceniam to, co dali. Z tym setupem gra się przyjemniej. Nie ma aż takiej tragedii, ale dużej przyjemności też nie dostrzegam. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych tygodniach. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Znaczy, wydaje mi się, że na pewno będzie lepiej niż na początku, bo jednak to polepszenie działa, zrobiło swoje. I chyba tyle. Takie są moje odczucia. Przejdźmy teraz do dwóch bitew, które chcę wam zaprezentować. No i moi drodzy, polecimy z bitewkami. Dzisiaj będę miał dla was dwie powtórki. Zaczynamy od bitwy na mapie Linia Zygfryda w trybie zwykłym. Losowanie na tiery 10 i 9, dwie arcioszki. Różne warianty gry testowałem tym pojazdem. Próbowałem grać nim ostrzej, no ale ciężko się gra ostro pojazdem, który długo skupia działo i nic nie odbija. Też ta Alfa 560 na dychach. Wiadomo, że za 560 dostać boli i 10 i 9, ale tak naprawdę kiedy gdzieś czuć trochę większą potęgę tego działa? Jak spotkamy siódemki. No bo nie oszukujmy się, siódemka jako berwie za 560 to ją to boli. Nawet ewentualnie 8-tierowy TD-ek, no bo tamte TD-ki też nie mają zbyt dużo HP-ków. Tylko że no niestety nie jest łatwo spotkać obecnie siódemki grając dziewiątkami, bo tak wygląda matchmaking, wielu graczy gra na wyższych tierach i wtedy ewentualnie można próbować iść na jakąś wymianę, na ostrzejszą grę. A już przy grze na ósemkach, dziewiątkach, dziesiątkach spotykamy bardzo dużo pojazdów, czy to z większą alfą, czy z podobną alfą, czy z magazynkiem. I oczywiście w drugiej fazie bitwy, jeżeli uda nam się zaoszczędzić HP-ki, to możemy próbować iść na wymianę na DPM. Bo tak jak powiedziałem, tutaj ten DPM jest niezły z tym drugim ustawieniem, w ogóle z tym drugim setupem, z różową wentylacją, tam jest ponad 3600. Więc można wyskoczyć na kogoś, kto ma mniej tych kapeków i próbować go porobić, ale raczej tutaj polecałbym robić to na bliższym dystansie, bo działo potrafi nas zawieść. To nie jest STRV, gdzie szybciutko skupia i działo zazwyczaj się nas słucha. Tutaj raczej no, wygląda to jak typowe ruskie działo, mimo że to jest pojazd chiński, ale chyba wiecie co mam na myśli.
W ogóle to jest też dość ciekawe, że mimo, że chińskie te deki nie są tak popularne u nas, no to potem, był dodany do gry chińska dycha za rankingówki. Ta, oczywiście ta dziewiątka jest od lat na serwerze chińskim, więc to jest tylko kopiuj wklej zrobione jak niektóre inne pojazdy przy tego typu okazjach, żeby wyciągnąć zasoby. Tutaj strzelałem na pałę, licząc, że może trafię, ale źle obrałem trajektorię i źle wyczułem tego MX-a. On sobie dość agresywnie wjechał. Mam wrażenie, że ta wentylacja też znacząco wpłynęła na poprawę kamuflażu. Plus oczywiście tam ta załoga, tam jeden załogant nie jest w 100% wyszkalony na kamu, więc to też będzie podbijane. No ale... Ale nie jest akurat to rzecz, na którą można narzekać. Naprawdę do wielu rzeczy w tym TD-ku można się doczepić, ale myślę, że kamo to jest coś, na co narzekać nie można. Wiadomo, że 704 czy coś ustawione na siatce będzie się lepiej sprawowało, ale to też nie jest pojazd do gry na siatce. Obyście nie wpadali na genialne pomysły, bo to jest trójkącik, no to dam mu siatę i lornetę. Nie. Nie nadaje się siatka czy lornetka na ten pojazd, bo on ma zbyt małe wychyły działa na boki. Będziecie się musieli non-stop ruszać. To trochę tak jak pakować siatę albo lornetę na 263. Niby można, tylko po co? 50 TP przejeżdża. Strzał za 548. O penetracji nie powiedziałem w garażu, więc warto tu, też tutaj na to spójrzmy. 271 na podstawce, na apekach. Penetracja ok, jak na dziewiątkę. 930 metrów na sekundę. Tutaj szału nie ma, nie ma też tragedii. Odzwyczajnie. Natomiast na hitach taka sama pena, znaczy taka sama prędkość, za to 340 peny na goldzie, więc tutaj już jest pena solidna. Jak będziecie mieli twardsze pojazdy, to możecie z tych hitów korzystać. Prędkość taka sama jest. Ja drugi setup mam z dużo większą liczbą pocisków hit. A jeśli chodzi o pociski ramkowo-burzące, bo nie pamiętam nawet ile tutaj jest penetracji, 65, no ale też czasami z tego burzaka warto pewnie przeładować. Alfy 660? Tak jest, 660. 2 do 6, widzicie, bitwa się układa niezbyt dobrze dla nas, ja praktycznie stoję, ale też już się nauczyłem po wielu głupich wyjazdach i wynikach słabych, że nadmierna agresja tym pojazdem nie opłaca się. To nie jest tortoise, to nie jest T95. To jest zupełnie inny styl grania. To nie jest obiekt 263 nawet. Tu trzeba cierpliwości. I naprawdę łatwiej byłoby jeszcze grać tym TD-kiem w takim stylu kamperskim, czy stylu a la ninja, gdybyśmy mieli lepszą depresję działa. Nie wiem, czy WG kiedykolwiek poprawi ten pojazd, bo można by się zastanawiać po co, skoro jest mało popularny. Zresztą jest tak dużo pojazdów, które obecnie no, wymagałyby jakichkolwiek korekt, ale są nieruszane, że no nie łudzę się, bo jeżeli oni mają poprawić go w stylu, jakim poprawili CDC-ka czy niektóre czołgi premium osmotierowych, to równie dobrze mogą go nie ruszać, bo to tyle samo pomoże. Gdzieś, to już oczywiście moja prywatna opinia i prywatna nadzieja, mam gdzieś w sobie trochę jeszcze nadziei względem Wargamingu, że po tym rozdzieleniu się od serwera rosyjskiego tam i tym, że w końcu coś się zmieniło i oni się na przykład wzięli za mapy, że kiedyś może wezmą się też za te pojazdy, ale wezmą się nie na zasadzie, że tam robimy 10 do 20 w skali roku, to jest nic, to jest nic przy tak pędzącej grze i przy tylu innych czołgach, tylko faktycznie srogie będą zmiany, chociaż to byłoby na pewno coś trudnego do balansowania i wydaje mi się, że to nigdy nie nastąpi, ale bardzo bym chciał. Teraz mam prawie 4000 uszkodzeń zrobionych. Widzicie, jest 7 do 10. Tutaj jest ostre natarcie przeciwników. Ja oczywiście staram się jak najbardziej oszczędzić te HP-ki, żeby jeszcze coś postrzelać. Te dwie arty to jest coś, co cały czas nie dawało mi spokoju, no bo wiem, że zaraz mi coś spadnie na głowę. Teraz objechałem tego 50 TP. Zobaczcie, on mnie jeszcze nie widzi. Teraz strzeliłem. I tego spota dostałem. Powinienem się wycofać, ale zrobiłem się chciwy. Mówię, zdążę strzelić, on odjeżdża. I tak jest i tak przecież on jedzie. I zobaczcie, chłop mi w ruchu dał.
pestkę, trafił, przebił. Ja mam zero uszkodzeń odbitych, no bo do tej pory chyba nawet nikt do mnie nie strzelał, ale no, tego strzału nie powinienem przyjmować. Ja byłem przekonany, że on mnie nie trafi, a jednak nie trafił. Wychylam się teraz po STRV-a i po 50 TP. Najpierw skupiam się na tym pojeździe, bo jest na dobicie, kończę lufę. Jest E3 też na dobicie, ale E3 to jest E3, więc skupiam się na razie na STRV-ale. Pierwszy strzał za 600. No i miałem nadzieję, że tego STRV-a może uda mi się go dobić jeszcze. Ale nie wiem, czy on już się stamtąd ruszył, czy pestka poleciała za wysoko. Zastanawiałem się, co robić teraz. Mam 5400 uszkodzeń, mam dwa fragi. Nie miałem M-ki, zależało mi bardzo na wbiciu M-ki. Stwierdziłem, kurde, tego tutaj ja i tak nie będę w stanie obronić. Za bardzo. Spróbuję pojechać po Artę, żeby zrobić sobie po prostu lepszy wynik uszkodzeń. Może dostanę dużego kolibra. Jeszcze gdyby nie ta Skoda, która tam się znajduje, to być może próbowałbym wrócić się i bronić tej bazy, ale no, Skoda ma magazynek, Skoda jest mobilna. Ja nie mam depresji działa, musiałbym się tam cały wytarabaniać. Dostanę spota STRV, szybka peska, od E3, nie mam hapsów, Skoda ma magazynek. Gdybym miał dobrą depresję działa, mógłbym próbować na tej górce grać. Górka by tam była moim przyjacielem. Tak niestety nie jest, bo ja bym... Raczej ta górka byłaby moim wrogiem. Stąd też zdecydowałem się, żeby pojechać po Artę. Jest Arcioszka, przestrzeliła. I ja ją trafiam, mam niecałe 6000 uszkodzeń widocznych. I dopiero teraz zdałem sobie sprawę, będąc w tej okolicy i wiedząc, że ja to przegram przez kapa, że E3 ma 5 fragów. Mówię, kurde, jak tej E3 siadła sroga bitwa, to ona będzie miała dużego kolibra. Więc byłem jeszcze gdzieś tutaj pełen nadziei, że może Batchata spotkam, jeszcze tą drugą Artę, ale z drugiej strony, no ta Arta jest mobilna i kierowcy Batchatów najczęściej uciekają. To nie jest GW Tiger, to nie jest 212. Więc no, mówię, dobra, trudno. Pojawia się STRV, mówię, spoko, mogę iść na wymianę, przyjmę, no bo przecież nie odbiję. I dobijam. Patrzę, skąd przyleciała pestka od Batchatynki. Skoda i E3 walczyć nie chcą, skapują. Nie dziwię się, E3 była na dobicie. Ta bitwa będzie przegrana, ale mam ponad 6100 uszkodzeń. Mówię, może ten duży koliber wpadnie i będzie masterka, bo wymagania na MK nie były duże. A screeny końcowe wyglądają następująco. Niestety, moi drodzy, nie dostałem żadnego medalu, który dałby mi bohaterski opór, więc tylko trzecia klasa. 6167 uszkodzeń, 4 fragi. To był naprawdę solidny wynik, jak na mnie, na tym TD-ku, który do tej pory doprowadzał mnie do szału, a ten wynik naprawdę mnie ucieszył. Zobaczcie, 100 uszkodzeń więcej miała trójka, około. I to jej dało duży koliber. Gdybym gdzieś tam jeszcze w kogoś strzelił za więcej, miałbym duży koliber. I prawdopodobnie ten materiał to by była MK. I na tym byśmy zakończyli też ten film. A ja bym tej WZ-y już więcej nie tykał. Bo to jeszcze był czas, kiedy ta WZ-a, byłem do niej bardzo, bardzo źle nastawiony. Ale kolejne gry na tym setupie dalej sprawiły, że mówię, kurde, w sumie to gra się coraz lepiej. I do tego stopnia, że mimo, że ja TMK wbiłem, zaraz bitwę z kronikarskiego obowiązku zobaczycie, to wciąż gdzieś mam w głowie, że od czasu do czasu, jak będę miał więcej czasu na granie, może te obligacje sobie na niej będę wbijał, doszkalając załogę. Tutaj, co jeszcze warto wspomnieć, ładna gra Arty, ponad 3400, 75 u nich 2400, to już tam troszkę gorzej wygląda. 16 strzałów oddanych, 12 trafionych, 12 z penetracją, na te 6167 uszkodzeń, 1146 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 2,5 km na czysto, zarobione z różnymi bonusami 103 tysiące kredytów, expa wpadło 1212. I lecimy, moi drodzy, z drugą, ostatnią na dzisiaj bitwą. Tutaj akurat już w Plutonie byłem z Alhantalasem i z Malinowym Ludzikiem. Bitwa była grana na streamie, zresztą tak samo jak ta poprzednia. Zapraszam na moje streamy na Twitchu. Link do moich streamów macie w opisie. Streamy są dla osób pełnoletnich, prowadzone w zupełnie innej formie niż kanał na YouTubie. Dużo więcej nerwów, brzydkich słów, agresji. No i też moje streamy są nieregularne ze względu na charakter mojej pracy.
Jeśli chodzi o plutonik IS-3, 2, fajna dziewiątka, Alhantala stanie śmiga, a malinowy na obiekcie 263. Dobre losowanie dało nam siódme tiery. To jest coś, co raczej się rzadko spotyka grając samemu, w plutonie to już w ogóle święto. Charakterystyczny kamperskie miejsce dla TDK-a, tutaj sobie zająłem, ale też inne TDK-i się poustawiały gdzie indziej, więc nikt mi nie przeszkadzał. We wrogim teamie Pluton włoskich TDK-ów. Malinowy, tutaj akurat Malinowy wcześniej miał jakieś niezbyt fajne bitwy, gdzie go arty męczyły i tak się zaczęliśmy robić sobie podśmiechujki z Malinowego, że ciekawe zaraz kiedy to będzie, że Malinowy się wnerwi na artylerię. A Malinowy mówi spokojnie, no i właśnie już pierwsza pestka od arty poszła w stronę Malinowego ludzika. Już Malinowy zbiera jedną pestkę, drugą pestkę i tutaj zacząłem mówić Malinowy, może ty grasz zbyt agresywnie, dostał Malinowy pożar. Ja czekam, czy ta 430 się wychyli. Malinowy zbiera od kolejny raz od arty. Patrzcie na rozmiar tego kółka, na to jak ono się zwęża. No i wyjeżdża tutaj włoski TDK. Udaje mi się jeszcze chociaż oddać w niego strzał. Malinowy zginął jako pierwszy. Trochę wstyd, no ale co zrobić? Może zbyt agresywna gra, ciężko stwierdzić. Teraz niestety, no to działo na dużych dystansach, potrafi przeklafiorzyć. Plus jest taki, że postawiłem go na gąsienicy, więc jakaś chociaż asysta z tego wpadła, a nie tak, że totalnie nic. I teraz się zastanawiałem, wychyli się, nie wychyli się, wyjedzie ktoś, nie wyjedzie. Gdybym miał lepsze wychyły na boki, na pewno byłoby tutaj przyjemniej się rozglądać. Wiedziałem, że Alhantalas może mieć tam poważny problem. Już się robi 0-2. Oddaję strzał, poszło lobem nad, niestety. Dlatego też po pierwszym kontakcie z tym TDK-iem grałem z modułem na celowanie. Ja nie powiem wam, że ten zestaw, w którym gram obecnie jest najlepszy. Nie, po prostu akurat mi się teraz dobrze gra na tym zestawie względem tego, co grałem kiedyś. Ale tu trzeba kombinować, dobierać pod swoje grania, a potem macie tak jak teraz. W glebę, nad, ten, no nic się z tym nie poradzi. Niby 0,32 po wszystkim, ale to jest i tak wciąż mega zależne od RNG. Teraz wyjechał mi IS, wcześniej tego Włocha trafiłem. Udaje się przebić jeszcze ISA, 2-5. Tutaj jeszcze nie miałem tego ulepszenia polowego zamontowanego na... ostatniego na poprawę kamo. Przyznam też szczerze, że nie spodziewałem się, że tego spota dostanę. Nie zauważyłem, że 430 zjechała i że może mnie wyświecić. Tutaj raczej byłem na zasadzie pewniaka, że to jest IS, on ma słaby zasięg widzenia, pierdyknę go też byle gdzie i go przebiję. I ani go nie przebiłem, a dodatkowo dostałem jeszcze spota, więc to nie do końca poszło tak, jak sobie spodziewałem. Za bardzo też może uwierzyłem już w magiczne kamo, a może też nie śledziłem minimapy tak, jak powinienem. No ale na streamach czasami jest ciężko o to, zwłaszcza jeżeli jeszcze gdzieś skupiam się na czacie, a staram się ten czat w miarę ogarniać. 1500 uszkodzeń zrobionych, 1133 uszkodzeń po asyście, 4-5, więc no, bitwa wygląda póki co niejednostronnie i to jest plus. My mamy przejęty zamek, ogarnięty środek mapy, ale ta flanka, na której my tutaj graliśmy, nie jest wygrana. Buraz wyjechał troszkę za daleko, 5-5, doprowadzamy do remisu. Ale pytanie, czy ja coś wyspotuję, czy znowu mi coś podjedzie tak jak ta 430? Są dwie arty. Muszę mieć tego świadomość, więc może być też tak, że te arty mogą być wycelowane gdzieś w te fragmenty mapy, w których się znajduję. 6-5. Jest IS. IS. I tak się zastanawiam, zobaczył mnie, czy mnie nie zobaczył? Nie zobaczył. Ja nie mam na niego przestrzału, ale on mnie nie widzi. To tak a propos kamuflażu. IS sobie jedzie rzeczką, nieopodal krzaczka, jakaś pestka poleciała w jego kierunku, być może ten IS oberwał, tego nie wiem. Przypominam, że jeżeli pojazd dostanie strzał po waszej asyście, nawet, nie pamiętam teraz ile to jest sekund, ale jeżeli zniknie, to po krótkim czasie, jeżeli dostanie od kogoś, to i tak liczy wam się do asysty. Teraz bardzo ładnie wyjechał ten wrogi TDK bokiem, wykorzystałem to, dobiłem go, to jest mój pierwszy frag w bitwie, 8-5, teraz druga strona sobie też ładnie radzi, zyskujemy przewagę nad przeciwnikiem, jeśli chodzi o kontrolę nad mapą.
ale cały czas muszę mieć świadomość tego, że są w grze dwie artylerie. Zmieniłem na hita, bo nie wiedziałem, gdzie jest w Włoch. I zobaczcie na to. Widzieliście, gdzie ja celowałem, a gdzie poleciał ten pocisk? Ja wiem, że nie do końca było to działo skupione, ale miałem takie, what the fuck? Teraz na szczęście się już udało tego Isa dobić. Tamten strzał to była dla mnie magia. Widzę, gdzie jest SU ustawione 130 PM i plan miałem taki, żeby zadawać burzaka, podjechać sobie tędy i spróbować ten SU strzelić. Tylko, że plan można mieć, już chcecie go wykonać, a potem się okazuje, że o kurda, co tutaj robi to Carro? Halo? Carro co robi? No przede wszystkim stoi i dało mi spota, więc to było coś, co mnie zaskoczyło. Miałem obawienia, że zaraz mi spadnie coś na głowę. Jakiś kwadrat jeden z drugim we mnie kliknie. Na szczęście mój kwadrat tutaj pomaga. Mówię, dobra. Przerzuciłem się na pocisk obłąkowo-burzący, cały czas mając w głowie, że tam SU 130 PM jest. Mówię, może przejadę bez spota. Nie przejechałem bez spota, jednak zbyt niewielka to odległość pomiędzy nami, a jednak jadę otwartym polem. Ale Carro się chyba zbyt poczuł i wyjechał za agresywnie. Pestka przyleciała od arty. Dostałem za pół tych hapeków, które miałem. Ale i tak wydaje mi się, że warto było, bo zobaczcie, Carro bardzo mocno został obity. Ale teraz mówię, kurde, jeszcze jakby go dobić, jakby go jakaś arta dobiła, żeby tę lufę skończyć. I tak się też dzieje. Brawa dla Borgen.pl z klanu Paziu za dobicie. Bardzo ważne jest skończenie luf, jak gracie na arcie. No i teraz wyczekiwanie, czy ten SU 130 PN gdzieś się tam pojawi, czy wyjedzie. Widzimy, że wroga arta też próbuje blindować. No i mamy SU. Mam SU przed sobą, oddaję strzał. Wiedziałem, że spota dostanę. Dobrze, że od razu mi nie oddał. Weszło za ponad 600. Teraz asysta kolejna. Arta skupia się na naszej testo trójce. Tutaj moja chciwość, chciałem wyjechać po te SU, ale widzę, bałem się przede wszystkim tego, że muszę wyjechać cały, żeby mu to puścić działa. To by oznaczało, że raczej szybciej zginę niż oddam strzał. No ale suka została ubita. Mamy 12 do 7. Ładuję teraz hita, bo nie wiedziałem, jak będzie ustawiony włoski Tedek. Mamy go już na spocie. Sprawdzam sobie, jak on tam stoi. Oczywiście wiem, że teraz byle piernięcie od arty prawdopodobnie odeśle mnie do garażu. Nasza arta nie trafia. Przełączam się na apek i mówię, może on tutaj dalej stoi, tak jak stał gdzieś bokiem. I tak pewnie tam będzie stał, to spróbuję strzelić blindem. Skupiłem do końca, oddaję blinda i w tym momencie ten Tedek się ruszył. Mówię, kurde, czas... Jak zwykle niezbyt dobry, ale tutaj przestrzału i tak nie miałem, podjeżdżam, patrzę, że jest na bociana, skupiam to działo, trzeba skupiać do końca, albo starać się w ramach w miarę możliwości, udaje się, trzeci frag zrobiony, zobaczcie jak blisko jest ten pojazd i dostaję spota, dobijam go, on też był zajęty UDES-em, czwarty frag, no i teraz wiem, że mogę też jechać bezpiecznie, bo mój UDES jest ogłuszony, co oznacza, że GW Pan teraz strzeliła, więc we mnie teraz nie strzeli, musi przeładować, to trochę czasu zajmie. Odjeżdżam, ale też nie chcę cisnąć. Za chwilę się zatrzymam, żeby skupić się tutaj na tym, gdzie ewentualnie arta może stać. Arta pojawia się po prawej stronie. Już tutaj mógłbym strzelać, ale czekam, zaryzykuję. Czy ktoś ją zdejmie? Udaje mi się strzelić. Dobijam ją, robię piątego fraga. Wygrywamy 15 do 7 i zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewką tam wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. A ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Dodatkowo mamy medal paskudziego i dużego kolibra. Moi drodzy, tutaj nie ma jakiegoś fenomenalnego wyniku. Znaczy w sensie fajnie się to poukładało, bo w sumie jest 2249 asysty. Dość przyjemnie jak na TDK. Do tego 3770 uszkodzeń. Jak na TDK 9-tierowego, szału nie ma, no ale tyle się udało postrzelać. 5 fragów, fragi robią swoje, za fragi jest zawsze więcej expa. 1218 bazowego expa to nie jest dużo, ale na tym TDK-u to wystarcza, dlatego że on nie jest popularny i nie jest dobry, więc ludzie nim nie grają, a wymagania na masterkę też wysokie nie są. Mi osobiście dużo bardziej podobała się ta bitwa na linii Siegfrieda, tam zrobiłem ponad 6 kafli,
jak na 9 tier TDK, to już jest dość, przyjemny wynik. Ale MK to MK. Cieszę się, z bani mam. Teraz już na spokojnie będę tam robił swoje. Jak coś wpadnie jeszcze, to na pewno wam na kanał to wrzucę. Natomiast no, chciałem też mieć materiał o tym TDK-u na kanale zrobiony i jest, w końcu mogę to zrobić, chociaż od licytacji już dość sporo czasu minęło. Jeśli chodzi o moich plutonowych, to Alhantalas niecałe 2000 uszkodzeń, malinowy, no nie najlepiej. 16 strzałów oddanych, 13 trafionych, 9 z penetracją, na te 3770 uszkodzeń, 1902 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 2 km na czysto z różnymi bonusami, zarobione niecałe 79 tysięcy kredytów, expa wpadło z różnymi mnożnikami 2192. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał z tego chińskiego TDK. Dajcie mi proszę znać, czy wy nabyliście ten WZ. Obstawiam, że pewnie wiele osób raczej tego nie ma, ale jeżeli macie, graliście, to co o tym pojeździe sądzicie? Czy wam się dobrze gra tym TDK-iem, czy nie? Jeżeli tak, to z jakim setupem wygracie, co polecacie, jaki styl gry preferujecie? Piszcie, chętnie poczytam, podyskutuję z wami w komentarzach, sekcja komentarzy należy do was. Będę wdzięczny oczywiście też za łapkę w górę pod tym materiałem. Moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam, jak zawsze pięknie dziękuję za wasze wsparcie. Dziękuję też wszystkim osobom, które zabrały mnie na wirtualną kawę. Dzięki śliczne również za wasze wsparcie. Jeżeli ktoś by miał ochotę dołączyć do tego grona, link do tego serwisu znajdziecie w przypiętym komentarzu. Ja na dzisiaj się już z wami żegnam. Jak macie Instagram, dołączcie proszę do mojego Instagrama. Będę też wdzięczny, bo chciałem rozbudować tę platformę. Trzymajcie się, miłego dzionka. Do następnego. Cześć.